Jakie są poszczególne etapy przekształcania JDEGA w spółkę z OO? Jeśli interesują Cię właśnie te kwestie, to pozostań z nami do końca, a w międzyczasie proszę Cię o łapkę w górę, komentarz i udostępnienie tej rozmowy ewentualnym zainteresowanym. No, to zaczynajmy! Przedsiębiorca, taki jak ty, postanawia przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak to zrobić? Jak się do tego zabrać? To jest moje pytanie, które kieruję dzisiaj do pana Michała Norwicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana Michała. Pana Michała oczywiście znacie już z poprzedniego odcinka podcastu Przyspiesz Biznes. Dla tych osób, które dołączyły teraz, przypomnę: ekspert podatkowy, współwłaściciel kancelarii, e, biura rachunkowego, biura księgowego, liczyk z Warszawy. Nasz dzisiejszy e, ekspert w tych sprawach, Panie Michale. Od czego zacząć tę transformację naszej firmy z JdG do SPZO? Od yy... Zastanawienia się, czy rzeczywiście chcemy się przekształcać, prawda? To, to musi być decyzja, która w jakiś sposób dojrzała. W, naszym poprzedniej, w naszej poprzedniej rozmowie mówiliśmy, jakie są zalety, jakie są bodźce do tego, żeby ewentualnie zmienić formę działalności. I jeżeli już wiemy, że nasz biznes powinien być prowadzony w formie spółki kapitałowej, i zdecydowaliśmy się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, no to oczywiście możemy tą swoją działalność przekształcić. Jednoosobową działalność gospodarczą możemy przekształcić w spółkę zo. Będzie to spółka jednoosobowa, no bo jednoosobowy przedsiębiorca jest prawda, na, na początku tej transformacji. Natomiast oczywiście później y, jak najbardziej y, mogą dołączyć inni wspólnicy, aby nie istniała jako, y, ten dwór ten jako spółka jednoosobowa. Co przedsiębiorca musi e, zrobić? Przede wszystkim e, musi e, przygotować plan przekształcenia. Plan przekształcenia musi być w formie aktu notarialnego. I polecam robienie planu przekształcenia łącznie z załącznikami, o których zaraz powiem, w kancelarii notarialnej. Można to zrobić samemu i pójść do notariusza, żeby jak gdyby przepisał. Tylko plan ma, musi być w formie aktu, załączniki nie muszą być w formie aktu notarialnego. Ale wiem, że znacznie lepiej jest, jeżeli notariusz zrobi to całościowo. Jakie to są załączniki do tego planu przekształcenia? Projekt oświadczenia o przekształceniu to, to też powinien przygotować notariusz, żeby sąd rejestrowy nie miał żadnych zastrzeżeń. Projekt aktu założycielskiego, oczywiście, można sobie przepisać z jakiejś innej spółki, ZO, ale tak naprawdę. Czy no, można kupić garnitur gotowy albo z, z drugiej ręki, ale elegancki garnitur powinien być uszyty, uszyty na miarę. Tak. A więc projekt aktu założycielskiego, w którym już notariusz przewiduje wszelkie rozwiązania tej spółki, ażeby żeby, żeby ta spółka była dopasowana bardzo elastycznie do potrzeb prowadzonej działalności. No i trzeci załącznik to jest wycena składników majątku obecnego przedsiębiorcy. No i tutaj to już muszą zrobić służby księgowe, które obsługują tego przedsiębiorcę w jego dotychczasowej działalności. Na tę wycenę majątku składa się wycena środków trwałych, wyposażenia, ale też zobowiązań. Czyli generalnie aktywa i, i, i zobowiązania. Taki plan z, z tymi załącznikami, ten plan w formie aktu notarialnego, należy złożyć przedsiębiorca składa do KRS-u, właściwego według miejsca prowadzenia działalności tego przedsiębiorcy. I e, w, w tym e, wniosku e, o przekształcenie i, i, i z planem e, przedsiębiorca składa wniosek o wyznaczenie biegłego i jednocześnie może złożyć prośbę o wyznaczenie konkretnego biegłego. Jeżeli tego nie zrobi, sąd wyznaczy biegłego z listy. I no cóż, no tutaj różnie może się ta współpraca układać. Są biegli bardzo drobiazgowi, są biegli, którzy, y, którzy y, no niekoniecznie współpracują z takimi małymi podmiotami, y, piętrzą trudności i jeżeli y, do, Tychczasowy przedsiębiorca prowadził księgowość w formie Księgi Przychodów Rozchodów, bo jeżeli prowadził pełną rachunkowość, no to nie ma żadnego problemu. Natomiast, jeżeli prowadził pełną rachunkowość, no to tam nie ma wielu elementów, które biegły chciałby w, tym, w tej wycenie ująć. Więc można złożyć do sądu yy, łącznie z wnioskiem i planem przekształcenia. Prośbę o wyznaczenie biegłego, z którym już mamy jakieś kontakty może, albo, albo nasi znajomi mają, wiemy, że to będzie człowiek, z którym będzie się dobrze współpracowało. Sąd w 99% przychyla się do takiej prośby, a więc mamy wyznaczonego biegłego. Następny element, no, biegły powinien w ciągu dwóch miesięcy wydać taką opinię, raport co do prawidłowości wyceny tych składników, bo biegły nie wycenia, biegły tylko bada, czy to zostało dobrze zrobione. W ciągu dwóch miesięcy powinien wydać taki, taką opinię, taki raport, który będzie też jednym z załączników. Następny element to złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, już nie projektu tego oświadczenia, tylko złożenie oświadczenia. Yy, przed, o przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową, w tym wypadku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim oświadczeniu yy, muszą być zawarte takie elementy, jak wskazanie, jaki to jest typ spółki, bo można przekształcić się w spółkę akcyjną więc musi to być typ spółki przekształcamy się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaka będzie wysokość kapitału zakładowego? To też przedsiębiorca określa. Bo nie cały majątek prowadzonego do tej pory przedsiębiorstwa musi wejść do kapitału zakładowego. To może taka mała dygresja. Przedsiębiorca dysponuje majątkiem powiedzmy 1,5 miliona złotych, prawda? To są zapasy towarów handlowych, jakieś maszyny, jakieś urządzenia, ale nie chce mieć tak wysokiego kapitału zakładowego. W związku z tym określa, że kapitał zakładowy to będzie 100 tysięcy złotych. Natomiast reszta nadwyżka tego, tego majątku przejdzie na kapitał zapasowy. Jest to tak zwane agio, czyli, czyli nadwyżka, czyli wartość udziałów będzie według kapitału zapasowego, zakładowego, czyli 100 tysięcy złotych, a cała nadwyżka, 1 400, będzie na kapitale zapasowym. Więc to, to też trzeba określić, to też trzeba w tym, w tym oświadczeniu określić. Trzeba wskazać imiona i nazwiska członków zarządu. Czy to będzie przedsiębiorca tym członkiem zarządu, jednoosobowo, czy będzie to on i jeszcze ktoś, czy to będzie w ogóle zarząd niezwiązany kapitałowo z tą spółką, prawda? A co się dzieje, to, to tak mi gdzieś tam myśl krąży po głowie, co się w tym czasie dzieje, kiedy my te wszystkie papiery składamy, kiedy ten biegły się pochyla nad tą naszą mm -hmm. sprawą? Co się wtedy dzieje z pracownikami i majątkiem firmy? Czy Dalej są w, w JDG. Czyli dalej Ma, pracujemy w, w, jako jednoosobowe? Pracuje, tak. Przedsiębiorstwo to jednoosobowe, osoby fizycznej dalej działa. Nic się nie zmienia. Po prostu to jest jak gdyby rozpoczęty proces, który ma się kiedyś zakończyć, sfinalizować, ale do momentu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstwo istnieje i, i normalnie funkcjonuje. Jeszcze jest ten, ten element, jeszcze jeden, o którym z powodu tej dygresji nie powiedzieliśmy, to jest, czy przedsiębiorcy po przekształceniu, bo to też trzeba wskazać, czy przedsiębiorcy po przekształceniu przysługiwać będą prawa przyznane osobiście. Co to są tak prawa? To jest na przykład prawo do. Yy, Większego udziału w zysku niż przewiduje to procentowy udział, jeżeli spółka będzie miała więcej wspólników, albo prawo do powoływania członków zarządu bez udziału innych wspólników. Czy, czy jednego członka zarządu. Są takie po prostu szczególne prawa przynależne osobiście temu wspólnikowi. Jeżeli to wszystko mamy, złożyliśmy do, do sądu, czekamy na y, rejestrację, akt założycielski złożyliśmy, zarząd powołaliśmy, kładamy wniosek do KRS-u o rejestrację już po przyjęciu aktu założycielskiego, wniosek do KRS-u. I ten wniosek podpisują już wszyscy członkowie zarządu, czyli tylu ilu jest powołanych w tym oświadczeniu o przekształceniu przedsiębiorcy, plus załączniki. Prośba też najczęściej jest do sądu co, co jest istotne aby wpisał do rejestru w określonym dniu. Jest to dzień przekształcenia. Jest to o tyle ważne, że tym dniem powinna zakończyć y, y, swój byt y, działalność ta jednoosobowa, a rozpocząć y, już y, swój byt y, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więc y, to może być na przykład ostatni albo pierwszy dzień miesiąca. Ja uważam, że lepszy jest pierwszy dzień miesiąca, bo do końca miesiąca istnieje od od pierwszego dnia istnieje spółka. Co ciekawe, KRS wysyła wniosek do CIDG, a w zasadzie nie wniosek, a informację o, o przekształceniu, o zarejestrowaniu spółki, która powstała w wyniku tego przekształcenia, ale to nie jest automatyczne, automatycznie wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru. Musimy Że, to zrobić dodatkowo? Tak. Przedsiębiorca musi złożyć do CIDG wniosek o wykreślenie. No, i jest taka sytuacja, że przedsiębiorca nie składa tego wniosku i prowadzi dalej działalność gospodarczą. W jakimś tam innym, mniejszym albo szczątkowym wręcz zakresie, prawda? Przekształcił całe to swoje przedsiębiorstwo. Cały majątek, wszystkie aktywa tego przedsiębiorstwa weszły do spółki ZO, ale on jako przedsiębiorca dalej istnieje. Czyli należą bo, się składki tak, ZUS? Bo, bo nie jest przekształcony przedsiębiorca w spółce, tylko przedsiębiorstwo przedsiębiorcy jest przekształcone w spółkę, a przedsiębiorca dalej istnieje i dalej może y, wykonywać różne czynności związane z tą działalnością gospodarczą, prawda? Jest, no, jakiś taki przykład dam, jest krawcem, dobrym i założył sieć y, szwalni które w pewnym momencie postanowił wnieść do tej spółki zo, przekształcić całe to przedsiębiorstwo w spółkę zo. No i spółka powstała, sieć szwalni i tam jakiś innych y, y, tych punktów krawieckich istnieje, ale on dalej jest krawcem. Cały majątek przeszedł, ale on dalej szyje, bo lubi szyć garnitury, i dalej sam szyje garnitury. Już jako, jako ten przedsiębiorca jednoosobowy, a, a jest w, w, wspólnikiem, czy właścicielem jednoosobowym, czy, czy z innymi wspólnikami tej spółki, zo, która ma sieć szwani, więc żeby przestało istnieć to przedsiębiorstwo, przedsiębiorcy jednoosobowego, trzeba złożyć wniosek do CIDG. Rozumiem, że misja wykonana, możemy krzyknąć Misja wtedy. wykonana, czyli w momencie, kiedy y, y, krajowy rejestr sądowy, y, y, spółka zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, to y, spółka istnieje y, 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 no i prowadzi działalność. Otwiera księgi na ten dzień. Teoretycznie, jeżeli przedsiębiorca wcześniej prowadził pełną rachunkowość, to ten bilans zamknięcia na ten powiedzmy ostatni dzień miesiąca będzie bilansem otwarcia w nowej spółce. Jeżeli przedsiębiorca prowadził księgę przychodów-rozchodów, no to w tym planie przekształcenia, w tej wycenie składników majątku no, ustalamy te wartości, aczkolwiek. One i tak na ten dzień przekształcenia się zmienią, bo od momentu, kiedy złożyliśmy plan przekształcenia, minęło powiedzmy trzy miesiące. W, w ciągu tych trzech miesięcy mogło się bardzo dużo zmienić. Przedsiębiorca mógł sprzedać maszynę jedną, kupić inną, mógł sprzedać część zapasów, nie odkupić ich, prawda? A więc trzeba to zaktualizować na, na ten dzień przekształcenia. Tyle. Czy jest jeszcze jakaś inna forma, inna ścieżka przekształcenia? Czy jest inny scenariusz dla takiej sytuacji, kiedy my przekształcamy, czy przenosimy jakby naszą firmę do już istniejącego przedsiębiorstwa? Tak, oczywiście. To może tak. Zacznę od tego, dlaczego przedsiębiorca, jakie są powody wyboru przekształcenia, a nie na przykład Wniesienia przedsiębiorstwa do istniejącej spółki, bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa do istniejącej spółki, bądź powołania do życia nowej spółki i wnoszenia do niej partiami majątku posiadanego w miarę potrzeb. Bo to też jest jak najbardziej możliwe. Przekształcenie wybiera przedsiębiorca, który chce, kontynuacji działalności, dla którego to jest potrzebne, wręcz niezbędne. Taka, takie przekształcenie wiąże się z, z no nie w pełni z sukcesją generalną, ale z, z, z taką quasi sukcesją generalną, czyli przechodzą Wszelkie uprawnienia przedsiębiorcy jednoosobowego, poza szczególnymi przypadkami, przechodzą na spółkę. To są bardzo często koncesje, zezwolenia, nie wszystkie, ale w większości. Przechodzi też, przechodzą też decyzje administracyjne, Przechodzi, jest ciągłość opodatkowania, aczkolwiek w podatku VAT spółka ZO będzie już miała odmienny NIP. Przedsiębiorca jednoosobowy ma swój prywatny NIP, który będzie posiadał do końca swojego życia, a spółka będzie miała NIP nadany w momencie, kiedy zostanie zarejestrowana. Ale będzie ta ciągłość, czyli wszelkie zobowiązania bądź, bądź zwroty podatku będzie mogła otrzymywać spółka, to co należało się przedsiębiorcy jednoosobowemu, prawda? Nie ma tej ciągłości w podatku dochodowym, bowiem spółka ZO jest płatnikiem podatku CIT, a przedsiębiorca jednoosobowy podatku dochodowego od osób prawnych. Tutaj nie ma. Tutaj, jeżeli było, było jakieś niezakończone rozliczenie podatkowe u przedsiębiorcy jednoosobowego, to on dalej za to odpowiada. A spółka y, y, opodatkowuje swój dochód już podatkiem od osób prawnych. Więc, y, y, wszystkie te elementy, y, które składają się na to, że przedsiębiorca y, chce ciągłości swojego przedsiębiorstwa. Y, no, takim jeszcze na pewno bardzo ważnym elementem jest marka. Jeżeli ktoś e, pracował pod i e, wyrobił sobie tą markę na rynku przez ostatnie 15 lat i e, to chce tej ciągłości, prawda? Bardzo często to się przejawia w tym, że e, to jego nazwisko, pod którym działał, prawda? Powiedzmy nie wiem, Jan Nowak, e, szycie garniturów. Będzie chciał zachować i będzie w, w nazwie spółki Jan Nowak, spółka ZOO, czy tam Nowak i Wspólnicy, spółka ZOO, prawda. No można to już dowolnie kształtować, ale będzie chciał, żeby, żeby to nawiązywało do czyli znaczy, jeśli istniał Jan Nowak, powiedzmy tam jakaś fantazyjna nazwa Budiksem czy coś takiego, no to ta sama, ten sam przyrostek będzie mógł być zastosowany w nazwie spółki Zo, A więc jest to element, który wpływa na to, że przedsiębiorca chce kontynuacji działalności i wybiera przekształcenie. Inne możliwości to w Założyć spółkę, jeżeli nie mamy tego, tego elementu kontynuacji, jeśli nie jest dla nas istotny, powiedzmy, że nie wiem, nie działamy tak długo, nie ma, wyrobiliśmy sobie żadnej marki, nie mamy żadnych potrzeb, takich, żeby, żeby ta sukcesja zaistniała. Zakładamy spółkę ZO, kupujemy spółkę ZO, bo kupno to jest kupno udziałów, prawda? Przejmujemy udziały, mamy spółkę ZO. I e, możemy wnieść do niej e, przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Co się składa na przedsiębiorstwo? No przedsiębiorstwo to jest zespół składników, które, e, które służą tej działalności gospodarczej czyli środki trwałe, wyposażenie, e, zapasy e, no wszystkie elementy, które się składają na, na aktywa. Możemy to wnieść. Sytuacja jest taka, że nie ma tutaj żadnej sukcesji. Przedsiębiorca, który wniósł to przedsiębiorstwo swoje, jak gdyby zaczyna od zera w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zabiera zabawki tak, z, jednej zabiera z jednej piaskownicy i przenosi do drugiej. Do, do drugiej i nie ma tutaj obowiązku też likwidowania tej działalności, on może dalej sobie prowadzić tą działalność, tak jak wcześniej wspomniałem, no mimo, mimo tego przekształcenia też jest to możliwe. Jest też możliwe wniesienie tylko części przedsiębiorstwa do takiej spółki. To już się nazywa zorganizowana część przedsiębiorstwa. Tego nie regulują przepisy kodeksu cywilnego, tylko ordynacja podatkowa i inne ustawy podatkowe, które mówią o zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa korzysta, tak jak, jak i wniesienie przedsiębiorstwa, na przykład z pewnych ulg podatkowych, czyli. Wniesienie nie jest opodatkowane VAT-em, nie jest przychodem dla spółki ZO, ten, ten zespół tych składników. I tak samo jest traktowane, traktowana zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ale żeby można mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co wiele osób myśli, że tylko na papierze wystarczy napisać, że wniosłem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to się myli, bo urzędy skarbowe to skrupulatnie badają. Zorganizowana część przedsiębiorstwa to jest zespół składników wyodrębnionych w istniejącym przedsiębiorstwie, które są zdolne do prowadzenia samodzielnej działalności. Czyli mamy jakąś dużą firmę, jest jakiś oddział, wydział, no cokolwiek, co możemy wyodrębnić organizacyjnie, że to są pracownicy tylko dla tego wydziału, że ta część zarządu, coś działa tylko na potrzeby tego zarządu, że te maszyny służą tylko tej produkcji, prawda? Dużo łatwiej jest, jeżeli to jest w przedsiębiorstwie. Jak to się mówi, o kiedyś wielobranżowym, czyli prowadzę jednocześnie hotel i zakład utylizacji albo, albo naprawy samochodów, prawda? Wtedy łatwiej to wyodrębnić, ale w, w zasadzie w każdej działalności można wyodrębnić taki zorganizowaną, taką zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Musi to też być, ona musi mieć swoje finansowanie, najlepiej żeby można było ją wydzielić też i księgowo, wtedy taką zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Możemy wnieść do spółki zo. To jest bardzo często w, stosowane też w budownictwie, w różnych, w różnych gałęziach, też produkcji, że taką zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydziela się i wnosi się do osobnej spółki, ze względu na to, żeby nie wszystkie grzyby w jednym barszczu były. Jeszcze jest, jest ostatni element. Zakładamy spółkę zo, prowadzimy swoją działalność gospodarczą i. Przenosimy sobie powoli składniki majątku. Czyli mamy duże zapasy, mamy jakieś maszyny, urządzenia, przenosimy jedną maszynę, część zapasu, po prostu tu już taka kalkulacja podatkowa odgrywa. Y, największą rolę, żeby y, nie powstał jakiś zator płatniczy, jakiś komin do opodatkowania, y, bo taka sytuacja może wystąpić. Y, y, więc y, też często przedsiębiorca decyduje się na uruchomienie nowej spółki i powolne przenoszenie składników majątku do niej. No to pytanie jeszcze tak na koniec o pieniądze. Ile to wszystko kosztuje, ten cały proces? Domyślam się, że jak często w naszym podcaście będzie taka odpowiedź pierwsza, to zależy, no bo zależy pewnie od każdej no pewnie. możliwej formy działalności, jakby skali i, i rozmiarów, ale gdybyśmy mogli tak pi razy drzwi, czyli średnio zebrać te koszty, które potrzebujemy, ponieść, aby przekształcić przedsiębiorstwo. No żeby przekształcić, to są koszty wyższe, bo tak jak powiedziałem, to się wiąże z aktami notarialnymi, z wynagrodzeniem biegłego rewidenta, z wynagrodzeniem dodatkowym tych służb księgowych, które, które będą uczestniczyły w wycenie składników majątku. No tutaj te koszty będą w zależności od wielkości tej działalności, prawda? One, one mogą, mogą nawet przekraczać znacznie 10 tysięcy złotych. Jeżeli to jest jakaś niewielka działalność, prosta, to, to oczywiście one będą niższe. To jest wszystko związane ze skalą i z, i z majątkiem tego przedsiębiorstwa, bo biegły rewident, chyba najdroższy element tej całej transformacji, to jest biegły rewident. No i najczęściej jest to nadzór prawnika, który po prostu, jak gdyby przeprowadza całą tą transformację, odpowiada za jej sprawne przeprowadzenie, prawda? No to. W mojej kancelarii to jest koszt między 2 a 3 tysiące złotych, czyli taki pełny nadzór nad przeprowadzeniem przekształcenia. Umawiamy w współpracującej z nami kancelarii notarialnej, przygotowujemy dokumenty, przygotowujemy rejestrację. W zasadzie przedsiębiorca tylko wyraża swoją wolę i składa podpisy. No, ale tak jak mówię, to jest wynagrodzenie dla prawnika, wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, koszty rejestracji w sądzie, ogłoszenia w monitorze sądowym. To wszystko może, może być kwotą tam plus minus 10 tysięcy złotych. Przy, przy mniejszych przedsięwzięciach jest, jest to kwota znacznie niższa, bo po prostu pracy przy tym przekształceniu jest mniej. Jeżeli chodzi o założenie spółki w innych okolicznościach, czyli, czyli gdybyśmy chcieli przenosić przedsiębiorstwo bądź zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to, to założenie takiej spółki możemy już mieć za kilkaset złotych. A więc to nie jest żaden, żaden duży wydatek. No ale później trzeba się liczyć z tym, że jeżeli sami nie jesteśmy księgowym bądź nie wiem, Córka, żona nie jest księgową i nie poprowadzi nam pełnej rachunkowości tej spółki, to musimy to zlecić. A to też jest wydatek, przynajmniej w początkowym okresie działalności, plus minus tysiąc złotych miesięcznie. Oczywiście, w miarę generowania ilości dokumentów i ilości pracy, ten koszt na pewno będzie wzrastał. Niemniej, proszę mi wierzyć, że to się opłaca. I z tą informacją Państwa zostawimy. Dużo tutaj dzisiaj informacji, wiedzy żeśmy przyswoili, wiele ciekawych zdań, kwestii do poruszenia poruszyliśmy. Bardzo dziękuję Pani Michale za podzielenie się tą wiedzą. To ja dziękuję, ale jeszcze raz powiem, że to jest tak obszerny temat. Że my mogliśmy tylko zasygnalizować, zasygnalizować na poziomie bardzo syntetycznym. A jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, więc no, no cóż, od tego są prawnicy, żeby, żeby się tym zajmować. Dokładnie tak. Zachęcamy Cię oczywiście, drogi słuchaczu. Po pierwsze, dziękujemy, że jesteś do tego momentu z nami, to znaczy, że wysłuchaj całej naszej rozmowy. Jeśli uważasz, że była ciekawa, interesująca, to oczywiście są takie narzędzia jak łapka w górę, komentarz albo po prostu udostępnienie tej rozmowy swoim znajomym. W taki sposób możesz pokazać, że te treści, które robimy, były dla Ciebie wartościowe, a mamy ich już troszeczkę na kanale Przyspiesz biznes, nie tylko o kwestiach podatkowych, administracyjnych, ale również o marketingu, HR-ze czy innych tematach. Interesujących polskich przedsiębiorców. Zachęcam Cię do sprawdzenia tego. Tymczasem się żegnamy. Mówimy do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję Państwu, do widzenia.